This particular part of the program is a very special part for me because it marks the reunion of four people I've known for many, many, many years. And it's a great feeling for me, and I know I will share, as you will, the joy again of listening as quartet. First, I would like to introduce our drummer, Mr. Connie Kay. Connie? Blaka, blaka. Yeah, yeah. Yeah. Ręki długopis, młody daje popis. Jebać PO oraz PiS. Wolę kanapis, dla mnie Kononowicz może zostać prezydentem. Jeden debil za drugiego, synu nic więcej. I tak będzie chujowo jak obecnie, bo prezydent i premier to jedna osoba. Nie wiem, czy Jarek zabił Lecha, czy na odwrót. Jeden jest już kaput, a głowa państwa chce być kapo. To śmierdzi, że najważniejsi wyglądają tak samo. To jest jeden skurwysyn, który chce przywrócić ZOMO. Chce w szkołach zrobić getto dla raperów, technojebów, brudasów, dup podaje i przestępców. Mój syn, jeśli odziedziczy geny ojca, będzie łaził do klasy, w której są kraty w oknach. Pozna od kopa mało latów po wyrokach. W klasie z getta, na lekcji będą palić lolka. Takie gówno nie rozwija getto, zabija chęci do nauki i do robienia rzeczy mądrych, a nie głupich. Wiem to po sobie, bolesny przykład. Za prezydenta teraz masz popełnić dżihad. Rozpierdolić kilku Szwabów albo Rusków, a najlepiej obie opcje. Bo Jarek i Lech mają ksenofobię. Jarek nie ma żony, założę się, że nigdy nie widział i nie lizał cipki, bo wszystkie mu mówiły, że jest brzydki. I teraz chuj ma skazę na psychice. Rucha państwo w dupę, pierdolony prawiczek. To jest rekompensata, zabił brata, ciągnął feta. Wybraliście go na premiera oraz prezydenta. Yo, wystrzelam was jak kaczki, jak pierdolone kaczki. Nie oglądam wiadomości, bo mnie wkurwia widok gości, którzy w rządzie robią chuja. Według uznania ustalają nowe prawa, a opozycja nie ma nic zupełnie do gadania, oprócz pierdolenia, bo boli ich porażka. Mówią śmieszne słowa w kontekście poważka. Też nie lubią Jarka. Kto go kurwa lubi? Nikt. Kto lubi polityków? Nikt. Nie wiem o nich nic, mówią, że pierdolą PiS, ale pewnie za niedługo będą razem w koalicji, żeby uniknąć policji, represji, przymus do denuncjacji albo życie w celu. Jebać służby bezpieki, tak jak pierdolony rząd, który słucha radia M i ogląda TV Trwam. Sram na lewicę, prawicę, premierów oraz wice i wszystkich, którzy łażą na mównicę. Pewnie teraz słuchasz tego traka, Jarek, i mówisz agentom, żeby zbierali moje dane. Ułatwię ci to gówno, ulica Kącik to mój adres. Nazywam się Malaka, mam na imię Bartek. Jebać rząd tak jak psy, wystrzelam was jak kaczki. Dopiero po tym zakładajcie mi kajdanki.